W jakiej sprawie protestujecie dzisiaj? Znaczy, to przede wszystkim nie jest protest. Chcemy pokazać, że mamy dość przemocy skrajnej prawicy. Kto będzie chciał się do naszej zabawy przyłączyć, to w każdej chwili może. Nie dyskryminujemy nikogo. A jak masz na imię? Paulina. Dzięki. Jesteś w słowie rondo. Ja jestem Erdy za parasolki. Ja jestem za tobą. Parasolki, bardzo tanie. Parasolki, parasolki. Proszę brać, panowie, panie. Panowie, to bym się przydał. No. O, proszę. Panowie, proszę. A ja? To? Proszę. No pewnie. No. Jesteś w słowie rondo. Ale macie, nie ma nic. To ma. Parasolki. Proszę teraz tak, dziewczyny, ronda każda jest. Pamięta za kim stoi. Ja za tobą. Ty masz? O. Ty masz N. To ma? To Stasia, Stasia. Ja mam N. No, to ty w środku. To ma D. Przesuwam. Ty masz R, ty, N, D, O. To ty poogieniło. To jest D? Tak. To jest O. To jest O. Ja ty masz D. A to ty masz, to uciekaj. A ja o, tak będziemy stały. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Idziemy ostatni wyraz. Poczekaj, musimy się podpisać. Słuchajcie, ponieważ my będziemy wchodzili na ogłoszenie, że zapraszamy z hasłem, a nie zaraz pójdziemy, jak będzie całe, idziemy tam na środek. Na fotkę. Tak, kto może mi schować torby? Ja się jakiś plecak, ale to ja. Potem... Właśnie plecak. A jakie jest całe hasło? Rondo praw kobiet. Okay. Rondo praw kobiet. I schodzimy na scenę w kolejności. Rondo praw kobiet. Będzie zaproszenie ze sceny. Będą jakieś otwarcie, dwie piosenki i potem Agnieszka nas zaprosi.
Żeby na scenę odkładali, wiesz, to... Dziewczyny, trzymamy przy sobie parasolki. Proszę, Agnieszka, do mnie. Wywołanie nam parasolki. No to trzymajcie. Ale co ty trzymać? Daję, że trzymam. Przy sobie zasłaniamy parasolki. Dołem. Dawajcie tutaj to i zmienimy. O właśnie, dajcie. Tak, o właśnie, super. Puściłam. Super. O, zajebiście. To się udało. Zajmują się interweniowaniem w sprawie dostępu do aborcji. I mam takie marzenie, że jeżeli będziemy mieli rondo praw kobiet, to kiedyś też doczekamy się ronda legalnej aborcji. Nie tylko legalnej, ale też prawdziwie dostępnej, darmowej, bezpiecznej, normalnej na życzenie kobiety, na warunkach kobiety, zależnej od decyzji kobiety. Bardzo o tym marzę. Tak samo jak o tym, że w idealnym świecie kiedyś nie będzie musiało nikomu tłumaczyć, że jesteśmy mądre, wspaniałe, dobre, piękne, cudowne, bez względu na to, ile miałyśmy czy nie miałyśmy aborcji, ile dzieci urodziłyśmy czy nie urodziłyśmy i jak te dzieci chcemy wychować. I nie trzeba będzie nikomu tłumaczyć, że aborcja i rodzenie w godnych warunkach nam się po prostu należy. I ostatnia rzecz. Chciałam powiedzieć, że to jest super piękne i niezwykłe, że mimo tych wszystkich upokorzeń, mimo wyśmiewania naszych praw, mimo przemocy systemowej ze strony państwa, jak to ma miejsce w przypadku aborcji, że mimo tego wszystkiego my, tym, którzy nas nienawidzą, odpowiadamy miłością, tańcem i śpiewem. Dziękuję wam za to i bardzo, bardzo was za to podziwiam. Dzięki! Podziękujmy grupie Akcji Mazowsze parasolki, które zawsze są z nami na każdej naszej demonstracji i towarzyszą nam za każdym razem z pięknymi hasłami na parasolkach. Dzisiaj mamy rondo praw kobiet. Co to za rondo? Rondo praw kobiet! Co to za rondo? Rondo praw kobiet!